wystąpiliście tutaj w pięciu i zatańczyliście breakdance'a, a nie na głowie jak ktoś nie wie. Kontestacja. Witam serdecznie, mówi Kamil Cebulski. Dzisiaj mamy wtorek, 5 kwietnia i po lekkiej przerwie spowodowanej małą awarią naszych łączy internetowych w zeszłym tygodniu wracamy na antenę. Dzisiaj naszym gościem jest Grzegorz Turniak. Grzegorzu, jesteś z nami? Halo Grzegorzu? No. I jak na złość już na samym początku nadal problemy techniczne, więc spróbujemy się jeszcze raz połączyć i jeszcze raz z Grzegorzem. Nie wiem, czy porozmawiamy coś dzisiaj. Halo? No nic, dzwonimy jeszcze raz, może się nam uda. Kiepsko się, Grzegorzu, chyba słyszymy, co? Słyszymy się już, Grzegorzu? Bardzo dobrze. No, to jakieś drobne problemy techniczne, które mnie przez ostatnie dwa tygodnie nie omijają, bo musiałem tydzień temu odwołać audycję, bo koparka postanowiła sobie rozkopać linie telefoniczne. Grzegorzu, jesteś? No niestety nie słyszałem cię. To może zadzwoń do nas telefonicznie, co? Okej, to my się z Grzegorzem zaraz połączymy telefonem. Witam. No, już się słyszymy jak... Bardzo dobrze. No, więc nie ma to co stare, dobre łącza telekomunikacji, tak? Aha. Okej, to po drobnych problemach przedstawiam jeszcze raz Grzegorza Turniaka mamy na antenie. Człowieka, który związany jesteś, Grzegorzu, zawsze z budowaniem jakiejś kariery, zarządzałeś ludźmi, szukałeś nowych pracowników. Tak. A poczytać o tobie można na stronie www.turniak.pl. Więc tak, nasi słuchacze teraz tam wchodzą, słuchają. No to opowiedz, skąd ci się to wzięło, takie zainteresowanie ludzką karierą, może tak? Znaczy, więc co to jest, tak, ja jestem, jak się tak samo określam, renesansową duszą. Jestem człowiekiem, który lubi robić ciągle nowe rzeczy, zgłębiać jakiś temat 2, 3, 5 lat, później przerzucać się na inny.
No i tak było, że na początku swojej kariery zawodowej kilka lat pracowałem na państwowej posadzie, na początku lat 80. Później założyłem swoje firmy komputerowe, handlowałem komputerami, instrukcjami do komputerów. To w latach 80. były komputery? Tak, ZX81 miało 48 kilo, ZX120, taki więc ZX Spectrum 128, Commodore były takie komputery. No i się fajnie w końcu lat 80. handlowało. A powiedz, jak to wyglądało? Czyli co, miałeś jakiś mały sklepik, czy jakąś sprowadzałeś? Nie wiem, ponieważ ja normalnie pracowałem na państwowej posadzie na początku. To się handlowało w soboty, niedzielę na wolumenie, gdzieś tam później to się zrobiło jakaś tam większa jeszcze giełda, a potem założyłem swoją firmę, miałem ją na Ujazdowskich 18 w Śródmieściu Warszawy, tylko biuro i handlowało się komputerami, handlowało się programami komputerowymi dla firm, instrukcjami do komputerów, no to czym dało się wtedy handlować, głównie oczywiście kupowały firmy państwowe, które wtedy nie bardzo mogły kupować nic z zachodu, więc się taki transfer robiło, bardzo ciekawe rzeczy czasy były. Także nie był to taki formalny sklep, jak dzisiaj powiedzmy sklep z komputerami, tylko po prostu właśnie takie biurowe pomieszczenia, gdzie się, jak mówię, no, przygotowało oprogramowanie, przygotowało się książki. Ze sprzętem akurat ja mniej handlowałem, inni się bardziej tym zajmowali, ja tam trochę miałem Pietra, że ktoś się przyjdzie urząd skarbowy i powie, skąd pan nagle sprowadził 1000 komputerów z Tajwanu, albo tam ileś 1000 kalkulatorów. No i to były czasy, kiedy rzeczywiście nie można było mieć dewiz, no cała masa wariacji, to na szczęście już nikt nie pamięta. Także tutaj to robiłem parę lat, a później wprowadziłem szkołę biznesu. No i w tej szkole biznesu na początku lat 90. zetknąłem się właśnie z planowaniem kariery, z zarządzaniem karierą. I gdzieś tam to się cały czas później przez moje życie dalej zawodowe przewijało. To ja mam, Grzegorzu, dwa takie pytania. Tak. Po pierwsze, czyli już w latach 80. ciągnęło cię na swoje, tak? Tak, tak. Ja tutaj 3 lata przypadłem na państwowej posadzie i później w 84 roku... Bo musiałeś studia odrobić, bo chyba coś takiego tam nie, było, nie? Wiesz co, to aż tak bardzo nie było, powiem ci szczerze. No, ja już właśnie tak nie pamiętam, co tak dawno było. Znaczy, gdzieś do pracy trzeba było pójść, nie? Potem mnie dyscyplinarnie, znaczy nie się śmieję dyscyplinarnie, ale po prostu w którymś momencie chciałem odejść, firma nie chciała mnie zwolnić, bo był stan wojenny i był nakaz pracy. No więc 3 miesiące nic nie robiłem, przez 3 miesiące, po 3 miesiącach powiedział mi szef tak, słuchaj, jak zrobisz tam w miesiąc, 3 miesięczną normę, to cię zwolnimy. No i zrobiłem w miesiąc, 3 miesięczną normę, to mnie zwolnili. To były czasy, człowiek nie pamięta, to tak dawno było. Natomiast wiesz, no i później te szkoły biznesu i tak się rzeczywiście... To powiedz nam coś więcej o tej szkole biznesu. Co to była za szkoła, co robiła i wiesz, dlaczego... To było tak, że jak skończyła się komuna, wybuchł kapitalizm, no to tam mój znajomy z branży komputerowej wziął, prawda, poznał kilku senatorów, kilku posłów i założył taką fundację polską. No i próbowali w jakiś sposób tutaj pomóc Polsce wchodzić do kapitalizmu. I w tej fundacji było takie maczowanie biznesów polsko-zachodnich. Polsko-zachodnich była szkoła biznesu. Najpierw moja koleżanka prowadziła tą szkołę biznesu przez jakieś tam 2 lata. Z norweską szkołą biznesu, z London Business School, z HSS-u z Paryża. I później ona gdzieś tam poszła w ministry, w jakieś tam ZUS-y, nie ZUS-y pracować. Ja zostałem szefem tej szkoły i tam ze 2 lata prowadziłem. Myśmy robili takie mini MBA kursy. Ona, zresztą ta szkoła dzisiaj w dalszym ciągu funkcjonuje, a ta została przez MBA Politechniki Warszawskiej, więc myśmy tam próbowali zrobić taki merch. Próbowaliśmy z Politechniką się jakoś zgadać, ale Politechnika mówi, co wy jesteście za fundację, macie dopiero tam rok, a my już 180, w związku z czym nie bardzo chcieli z nami gadać. A później jak się ta fundacja rozsypała, to rzeczywiście te szkoły poszły na Politechnikę i bardzo fajnie w tej chwili w dalszym ciągu się przyjaźnimy, współpracujemy, także te dawne kontakty bardzo fajnie teraz owocują. Okej, okay. Czyli co, skończył się epizod szkolny, tak. Co dalej? Słuchaj, no dalej przez moment próbowałem prowadzić jakąś agencję reklamową, ale zobaczyłem, że to nie jest dla mnie. No i a co ci nie pasowało w agencjach reklamowych? Słucham? Co ci nie pasowało w agencjach reklamowych? No wiesz co, to była śmieszna rzecz. Ja jestem człowiekiem bardzo pomysłowym, lubię jakieś odjazdowe pomysły, no i gdzieś zobaczyłem, że w Stanach ktoś robi duże pieniądze na tym, że są reklamy na wózkach w supermarketach. Aha. No i podpisałem z jakimiś tam, małe były to takie markety lokalne, niemniej jednak tam z 100 marketami, tam 180 marketów podpisałem umowy, ściągnąłem ze Stanów taki wzorzec takiej reklamy, takiego no, domocowania takiego urządzenia. No i jak już wszystko zostało zrobione i tak dalej, przyszły pierwsze zlecenia, najpierwsze zlecenie przyszło na reklamę papierosów.
ponieważ ja nie palę i to jest niezgodne z moją sceną wartości, więc zarzuciłem ten biznes, który rok rozwijałem. Po prostu nie przemyślałem, że tak naprawdę głównie reklamuję się rzeczy, które dla mnie akurat są dalekie, więc odpuściłem sobie to. No, ale no nie mów, że pierwszego klienta powiedziałeś mu dzień dobry, tak, do widzenia, bo... Tak. No to wielki szacun dla ciebie. Słuchaj, ja po prostu nie jestem w stanie popierać dziadostwa po prostu i tego, co niszczy ludzi. To, że ludzie sobie sami sobie to robią, to niech sobie robią, ale ja do tego ręki nie przyłożę, nie? No to chwała tobie. Czyli co, agencja się zamknęła? No i zacząłem, wiesz, zrekrutowali mnie do takiej firmy Neumann, austriacka firma konsultingowa, bardzo zacna wtedy była, jedna z lepszych w Europie i jedna z lepszych w świecie. No a ponieważ wtedy, w połowie lat 90. ludzi z angielskim było niewielu, ja akurat angielski znałem, bo w szkole średnią taką robiłem, technikum nukloniczne w Otwocku, gdzie trochę tam nas angielskiego uczono, więc no zostałem szefem tej firmy takiej konsultingowej, gdzie budowaliśmy systemy wynagrodzeń, raporty płacowe, system ocen okresowych, pierwsza taka europejska firma konsultingowa w sumie była w Polsce, bo w sumie były takie ogromne światowe koncerny typu Hage, jak Ernst & Young, które wprowadzały tej trochę tej wiedzy, natomiast myśmy byli taką, można powiedzieć, europejskim przyczółkiem. No i tam miałem w sumie w szczycie ze 30 było konsultantów, researcherów, analityków, bardzo fajny zespół, miałem świetnych kilku moich przyjaciół ze mną to prowadziło, Piotr Sierociński, który w dalszym ciągu w konsultingu HR-owym działa, Jacek Nowacki tak samo. Bardzo, bardzo oczywiście sympatycznie, wiesz, bardzo fajna ekipa się zebrała, przez 5 lat prawie to prowadziłem, no ale później żeśmy się rozstali, bo mieliśmy z prezesem inne wizje. No to jak to zwykle bywa między wspólnikami, tak? Że... Tak. Ja tam byłem na etacie, ja tam byłem country managerem, tam dyrektorem zarządzającym, nie byłem wspólnikiem, no i stamtąd, wiesz, poszedłem do SAP-a, szukałem parę miesięcy pracy, miałem różne tam bardzo ciekawe propozycje i poszedłem do SAP-a. Już wtedy rzeczywiście zobaczyłem, że tak naprawdę to, co w moim przypadku się sprzedaje, to nie bezwzględnie kompetencje, tylko kontakty. Ponieważ firma szukała kogoś, kto wprowadzi firmę, produkt SAP-owski na rynek HR-owy, produkt SAP HR, no a ponieważ ja miałem sporo kontaktów, byłem jednym z członków założycieli Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, więc poszedłem tam i tam półtora roku ten moduł sprzedawałem po różnych dużych firmach, od jakiejś tam Gazety Wyborczej, przez jakieś tam franchise w świecie, tak, Mondi Packaging, także ten, no a stamtąd werywali mnie znowu przyjaciele do Jobpilota i w Jobpilocie prawie 5 lat dla odmiany sprzedawaliśmy ogłoszenia, miałem też świetny zespół z fantastycznymi liderami, Marcinem Pytlem czy Renatą Janus, także bardzo, bardzo, bardzo rzeczywiście zacna ekipa się zebrała. No, czyli a później znowu mnie ktoś zaproponował, żeby czymś nowym się zająć, nawet 5 lat zajmuję się budowaniem społeczności profesjonalistów, którzy chcą rozwijać swój biznes przez rekomendacje. Czyli rzeczywiście nie można powiedzieć, że miałeś jedną posadę przez 40 lat życia, nie, i tak nie. Dalej. Pamiętaj, nawet śmiesznie, wiesz, bo jak poszedłem w tym 94 roku do pracy, do tego Neumanna, to mój prezes wziął mój życiorys i mówi, proszę pana, pan tam, ile tam, 11, tam 12 lat zmienił tam 10 razy miejsce pracy. No ja właśnie, mam gwarancję, tak, że pan przepracuje u mnie chociaż rok czasu, no przepracowałem 5. Ja rzeczywiście, wiesz, jak powiedziałem, szukałem swojego miejsca i wtedy to nie było takie trywialne, bo na początku lat 90. jak ktoś często zmieniał pracę, to było źle widziane. No to jeszcze były stare przyzwyczajenia nas komuny, że do pracy się idzie i całe życie w jednej firmie się siedzi, w jednej firmie się pracuje, a ja po prostu nie bardzo sobie to wyobrażałem, więc, ale wtedy Neumann był rzeczywiście fajny, bardzo fajna ekipa ludzi się zebrała, bardzo fajne, żeśmy projekty robili, mieliśmy duży zakres swobody, zupełnie nowe rzeczy na rynku polskim, a lubię nowe rzeczy poznać na rynek, być tym, który jest takim biznes deweloperem i podobnie w tej chwili też jestem takim biznes deweloperem kolejnych nowych inicjatyw. No to chyba mamy coś wspólnego, bo od kilku lat prowadzisz coś takiego jak BNI Polska. Tak. Tu bnipolska.pl, tak, można sobie też zajrzeć. Tak. Czyli coś w rodzaju stowarzyszenia przedsiębiorców, którzy, tak, się kontaktują. O co dokładnie chodzi? Znaczy to jest tak, wiesz, model jest modelem amerykańskim, który powstał 26 lat temu, działa obecnie w 42 krajach, jest ponad 6 tysięcy takich społeczności liczących po 20 kilka, 30, 40 przedsiębiorców, głównie to są przedsiębiorcy, małe, średnie firmy usługowe, które no, chcą się wspierać, ponieważ wiadomo, że synergia jest rzeczą bardzo dobrą w biznesie, chcą się wspierać w pozyskiwaniu klientów. To jest tak, że
jak cywilizacja nasza europejska weszła w dosłownie 20 lat w taki okres cywilizacji wiedzy, cywilizacji usług, to coraz więcej osób, które odchodzi z różnych korporacji, zakłada swoje małe kilkunastoosobowe firmy i świadczy usługi dla tych dużych korporacji. No i teraz te małe, średnie firmy, które niejednokrotnie są to osoby, które założyły firmę i nie zajmowały się sprzedażą, są świetnymi informatykami, PR-owcami, księgowymi, ale to jest jedną rzeczą być osobą kompetentną w swoim obszarze merytorycznym, a drugą sprzedać swoje usługi. To jest okazję już nie takie trywialne. I wielu profesjonalistów właśnie na świecie ma tego typu wyzwanie, więc zrzeszają takie grupy po 20, 30, 40 przedsiębiorców, konsultantów, freelancerów, którzy sobie wspólnie, wzajemnie pomagają pozyskać nowych klientów. Czy można powiedzieć takie dzielenie się wspólną bazą kontaktów, bo jeżeli jest grupa, która ma 30 takich przedsiębiorców, każdy ma po około 200 różnych kontaktów, ma około 200 różnych klientów, no to razem taka grupa ma 6 tysięcy kontaktów. Jak wszyscy to wrzucą do wspólnego wora, no to każdy sobie coś tam ciekawego, nowego wybierze. I to jest taka idea, jak mówię, no bardzo fajnie na świecie się rozwija, również w Polsce się rozwija, pomimo jednak jakichś tam trochę pewnych różnic kulturowych, głównie tu chodzi o zaufanie, które u nas w Polsce po komunie, po rozbiorach nie jest zbyt wysokie, nie ma zbyt wielu stowarzyszeń, nie ma zbyt wielu izb gospodarczych, klubów biznesu, więc no to napotyka taki pewien opór mentalny, żeby się zrzeszać, żeby się wspierać, żeby myśleć długofalowo, żeby myśleć o tym, że najpierw pomogę komuś, to na pewno ktoś pomoże mi. No to jest taka rzecz, która nie tak łatwo w polską mentalność się wbija i stąd też mamy dużo ciekawych pracy do zrobienia. No to rzeczywiście, bo Polacy jakoś tak, no nie wiem, są tacy obcy dla siebie, tak, no nie wiem. Znaczy to w rodzinach jesteśmy bardzo ciepli, w rodzinach jesteśmy bardzo rzeczywiście współpracujący i się wspierający, natomiast jak przychodzi do tak zwanych obcych, no to się już okazuje, że to nie jest takie już trywialne, bo jednak, jak mówię, lata komuny, zatomizacji społeczeństwa, lata zaborów spowodowały, że trzeba było mieć ograniczone zaufanie, bo jednak różni ludzie mieszali, żeby Polakom nie było zbyt dobrze. I w momencie, kiedy rzeczywiście się to skończyło, właśnie te nieciekawe dla Polaków sytuacje, to wreszcie jest szansa, żeby to się zmieniło. Wiesz, mam przy sobie w tej chwili taką książkę, Zespoły po Polsku, czyli jak firmy działające na polskim rynku podnoszą swoją efektywność dzięki pracy zespołowej, napisana przez Henryka Puszcza, Łukasza Dąbrowskiego i Michała Zaborka z House of Skills Partnerów, którzy wręcz ten temat zrobili z tego książkę, że rzeczywiście inaczej jednak się trochę zarządza zespołem po polsku. Oni dla odmiany, wiesz, mają taką inną tezę. Ja stawiam tezę o taką atomizację przez komunę i przez później i wcześniej przez zabory. Oni stawiają taką tezę folwarczną. To znaczy, że jednak Polska to był kraj, jakby nie było rolnicze, tak jak wszystkie kraje ileś tam lat temu. No i była taka mentalność folwarku, nie, że jest pan, są chłopi, trzeba ich bacikiem poganiać, jak pan nie patrzy, to chłopi sobie gdzieś tam, tak się wyrażę, nie robią. No i jest taka oni się taką tezę stawiają, że rzeczywiście ta mentalność folwarczna powoduje, że rzeczywiście w Polsce się dosyć trudno zarządza. Na zachodzie ten poziom szlachty, czy tam był bardziej tak widoczny niż w Polsce. Tylko wiesz co, tylko pamiętaj też, jak weźmiesz kraje zachodniej Europy, gdzie miałeś protestantyzm, to ludzie jednak w kościołach tworzyli wspólnoty. I nie miałeś takiej sytuacji jak w Polsce, że jest, wiesz, wspólnoty relatywnie religijne, wyznaniowe, no nie mają takiej samorządności, jak mają w Europie Zachodniej. Tam jednak zauważ, że zwykły wierny ma coś do powiedzenia, nie? A tu jednak jest troszeczkę inna, tu jednak bardzo hierarchiczna jest ta struktura i wierni właściwie są owieczkami, a nie specjalnie mają coś do powiedzenia, nie? Ksiądz bierze na tacy i kto o tym wie, ile on zebrał, nie? To jest jego sprawa. A na zachodzie, są tysiące społeczności, więc zauważ, że mimo, że teoretycznie też była szlachta i też byli chłopi, jednak bardziej podmiotowi byli. No to... Mój argument został zbity. No ja ten temat od długiego czasu analizuję. Tutaj bardzo ładnie w tej filmie Zespoły po Polsku, w tej książce Zespoły po Polsku zostało to opisane, że ta mentalność w folwarku, jak mówię, ja do tego tak patrzę troszeczkę że to jest kwestia atomizacji społeczeństwa. Wiesz, kiedy ja w szkole średniej byłem w latach 70. czy na studiach, no to co było? Było dwie partie, trzy partie polityczne,
było harcerstwo, była gdzieś tam jakieś Liga Kobiet, jakieś PTTK, właściwie, no i Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. I właściwie, wiesz, no, nie było takiej swobody stowarzyszania się, nie było takich narzędzi, gdzie ludzie mogli ze sobą współpracować. I cała nasza oświata też się zakomunuje od niedawna, dopiero w oświacie zaczynają być trendy, żeby uczyć młodzieży współpracy, żeby pracować zespołowo, to jest podstawą współczesnej cywilizacji. No i my rzeczywiście w Biennale uczymy, ludzie, którzy lubią współpracować, którzy chcą się tego nauczyć, są naszymi członkami tych naszych społeczności. Czyli to są takie, można powiedzieć, coś to wygląda jak stowarzyszenie, trochę to wygląda jak klub biznesu, jak izba gospodarcza, takie połączenie. Z tym, że to są takie, można powiedzieć, grupy przedsiębiorców, grupy klientów, no zresztą izby gospodarczej też, można powiedzieć, są członkowie, są klientami izby gospodarczej, którzy przychodzą na warsztaty przez cały rok, takie półtora godziny, dwugodzinne warsztaty i uczą się, w jaki sposób współpracować, w jaki sposób uzyskać synergię, jak sobie tego klienta z ram do ram przekazywać. Ale wiesz, to powiedziałeś tutaj o pracy zespołowej. Tak. Bo ja uważam, że taka praca zespołowa jest przynajmniej na dzień dzisiejszy trochę przereklamowana, bo wszyscy mówią o tej pracy zespołowej, a mało kto mówi o samodzielności. Znaczy, wiesz co, bo to są takie, moim zdaniem, dwa wymiary. No, z jednej strony jest tak, że Polacy, wiesz, no, na ten kapitalizm, moim zdaniem, rzucili się bardzo łapczywie i jak obserwuję ścieżki, wiesz, kariery od połowy lat 90., kiedy już ten kapitalizm się tak w miarę zagościł, zaczęły wchodzić w międzynarodowe korporacje, od tych różnych coli i innych tam fast movingowych, woda z bąbelkami, ciasteczka i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To rzeczywiście Polacy bardzo, moim zdaniem, postawili na rozwój indywidualny i to cały czas widać, że w sumie pracujemy najwięcej w Europie, no może nie zawsze najbardziej efektywnie, ale najwięcej. I rzeczywiście był ten głód kariery, głód sukcesu, głód pieniądza. Natomiast jest tak, że ileś procesów, które dzieją się w firmach, wymagają współpracy, wymagają dzielenia się, wymagają grania jeden na drugiego, wspierania się i to już tak dobrze nie idzie. Więc moim zdaniem są dwa procesy, tylko ten taki indywidualny, polski, indywidualistyczny, wiesz, no, szlachta na zagrodzie, równa wojewodzie, on sobie zawsze w miarę dobrze radził, nie? Że taki model, że ludzie sami sobie starają się zakreślać, no pewnie też komuna trochę to zniszczyła, ubezwłasnowolniła ludzi. Tylko to młode pokolenie, które obserwuję, wiesz, robię wiele szkoleń dla ISEC-u, NZS-u, Studenckie Forum Business Center Clubu, dla Forum Młodych Legatana i obserwuję, że ta młodzież, wiesz, no, ona wie, czego w życiu chce, wie, czy chce pracować jedni w korporacjach, drugi mieć własne firmy. Oczywiście to jest, można powiedzieć, elita i jakieś tam parę procent wszystkich studentów. Niemniej jednak wydaje mi się, że akurat tutaj być może teraz, kiedy przyszła kolejna recesja, to jest taki trochę problem ubezwłasnowolnienia, patrząc jak się ludzie takie wyuczone do wywodności, jak już wszystkie te możliwe miejsca zostały w biznesie zajęte przez ostatnie te 20 lat, no to współczesna młodzież, która idzie do pracy, trochę ma pewne wyzwanie, bo nagle zgubiła się, nie? Zagubiła się, ponieważ no, do tej pory kierunek był taki, żeby iść do korporacji i tam szybko awansować i tak dalej. To było te 15 lat ostatnich w miarę dobrze realizowane. Natomiast teraz, kiedy przychodzi już, że nie ma miejsc w korporacjach, że bardzo niewielu ludzi się tam teraz dostaje do różnych firm, bo nie ma za dużo wakatów i trzeba umieć z jednej strony marzyć o tym, co chciałbym w życiu robić, poszukiwać swojej ścieżki, poszukiwać swojego kamienia filozoficznego, być tym alchemikiem swojej kariery i pójść do pracy głupiej, bezsensownej, kiepsko płatnej, McDonald'owej pracy za McDonald'ową płacę, a jednocześnie nie porzucić marzeń, nie porzucić swoich pasji, nie porzucić swoich talentów i to jest wyzwanie. No, jak obserwuję, wie, że 30% młodzieży jest teraz bezrobotna, a z drugiej strony przyglądam się, dlaczego jest bezrobotna. No bo ona pracuje na lewo. Nie wezmą, do pewnych prac nie wezmą, bo nie widzą, że żadna praca nie hańbi, natomiast nie każda oczywiście rozwija. A jeżeli wiem, gdzie chcę dojść, to już bardzo często obserwuję, wiesz, że ktoś robi bardzo głupią robotę, nagle, wiesz, ktoś zachorował, ktoś wyjechał, ktoś zmienił pracę, mówię, stary, weź, zrób za niego robotę. To jest tylko kwestia chwili poczekania, jak człowiek wie, po co jest nawet w tak zwanej głupiej, durnej pracy, że chce wejść wyżej, że rozgląda się wokół siebie, że ma sieć kontaktów, że należy do stowarzyszeń, chodzi do klubu Toastmasters, chodzi tu, patrzy na różne, rozgląda się, to nie ma takiej siły, że nie znajdzie. To jest kwestia taka, że część młodzieży, jej się wydaje, że jak skończyła studia, no to już pan magister od, nie wiem, europeistyki, czy wiesz, jakiejś tam innej europeologii, czy jak to się to nazywa, jeśli mu się wydaje, że on musi dostać pracę piękną, biurową za 5 tysięcy. No nie ma, no bo stał w McDonaldzie, będzie
stał w sklepie, przesuwał paczki, rozwoził paczki, tylko jak masz łeb na karku, to za chwilę zostaniesz kierownikiem innych kierowców, czy przewożących paczki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, tylko to wymagał już parę lat ciężkiej zasługi. No, do tej pory było to dużo łatwiej, ta kariera była w pewnym sensie dana, a teraz to trzeba wypracować, no i tu już wielu ludzi się wykrusza, nie? No tak to już bywa, tylko powiedziałeś, że zresztą taki temat głośny tak. Ostatnio, chyba był w telewizji, że młodzi Polacy coraz trudniej znajdują pracę i bardzo dużo tych Polaków zaraz po studiach jest bezrobotnych, ale no z drugiej strony ja patrzę na siebie, ja też jestem jako bezrobotny, a nie sądzę, żeby miał mało pracy, więc... Może się dorobili ci młodzi już, albo na lewo robią, żeby zasłużyć. Nie, wiesz co, tak, no częściowo oczywiście, natomiast to jest moje zdanie tego typu, że trochę mieli dobrze w domu, nie? Jeszcze, że mają w miarę u zamożnych rodziców, no jednak w większych miastach jest tam, że rodzice jakoś nie najgorzej zarabiają, jakoś tam sobie radzą, no to nie mają przymusu, nie? Ja bym taką statystykę, że nie dali. Bo o co mi chodzi? No to ty powiedziałeś, że tacy są bezrobotni w takim kontekście trochę takim negatywnym, że to źle, a ja tak myślę bardziej, to dobrze, ja po to się pracuję, żeby nie pracować, więc jak można nie pracować, to po co pracować, nie? Tylko wiesz co, tylko to jest taka rzecz, że tak, 80% młodych ludzi nie wie, co by chciał w życiu robić, to zaledwie tam 10-15 wie, co chciałaby robić, prawda? Że chce być, nie wiem, inżynierem, lekarzem, pielęgniarką, wszystko jedno. 80% nie wie. I nie jesteś w stanie odkryć, wiesz, co byś chciał w życiu robić, dopóki w paru miejscach nie spróbujesz pracy. I to jest tak, że w czasie tygodnia networkingu, który mieliśmy w lutym tego roku, w Mazur z firmy takiej outplacementowej DBM, miał taki bardzo fajny wykład o working identity, czyli wypracowywanie swojej tożsamości związanej z pracą. I to jest tak, że wiesz, myślę, że stosunkowo niewielu ludzi jest, to tak sobie mogą wiesz, całe życie leżeć nic nie robić, jakim byś tam dał, tylko że sobie mogą codziennie pójść tam butelkę wiesz, mleka kupić i bochenek chleba i coś tam jeszcze. Jednak ludzie są stworzeniami ciekawymi, stworzeniami, które chcą używać swojego mózgu. I teraz do iluś prac trzeba pójść między tym 23, 4 a 34, 5 rokiem życia, z iluś piecy chleb zjeść po to, żeby dotrzeć do tego, co jest dla mnie ważne, w czym ja się sprawdzam, gdzie chciałbym się rozwijać. Także tutaj uważam, że większość tej młodzieży nie jest dlatego bezrobotna, że to świadomie wybrała i tak trochę kontestuje i tak dalej. Tylko trochę, że jest zagubiona moim zdaniem, bo jak mówię, stary model się już zakończył, a nowy nie wiedzą jak chce wymyśleć. Nie? No teraz trzeba przechodzić na swoje. Dobrze, ale skoro już rozmawiamy o karierach, to może powiedz, jeżeli ja chcę być tak, jestem młody, ambitny, chcę pracować, chcę dużo zarabiać, ale mam dopiero 16 lat i dopiero planuję tą karierę, co mam zrobić? Iść na studia, nie iść na studia, wyjechać do Anglii, zostać w Polsce, jaki ty model byś proponował takiemu młodemu? Znaczy, no, takich 16-latków ja za wielu nie znam. Ten Michał Toczyński jest jeden z takich, tak? Jest takim tak, polecamy. Tak, ale jest chyba takich, to ja znam jednego czy dwóch na całą Warszawę. Takich za dużo moim zdaniem nie ma. No może ja jeszcze tak nie chodzę po tych środowiskach, tego nie widzę, ale wydaje mi się, że ten... Wiesz co, ja ci podpowiem. Dostałem maila od jednej przesympatycznej dziewczyny z Radomia. Aha. Zaraz go znajdę, bo mam na drugim komputerze. Okej. Chwila. Ci przeczytam, bo naprawdę to mnie ujęło. Dobra. Nie wiem, w jaki sposób się powinnam do pana zwracać, młody bla bla bla. Piszę z zapytaniem, czy nie potrzebuje pan może kogoś do pomocy przy jakichś żmudnych zajęciach w związku z własnym biznesem? Wśród informatyków wszystko jest chyba dość zautomatyzowane, lecz jeśli miałby pan jakieś zajęcie, które mogłabym wykonać za niewielkie wynagrodzenie, to chętnie się tego podejmę nawet za darmo. Aktualnie chodzę do pierwszej klasy liceum, bla bla bla, chcę prowadzić biznes w przyszłości, bla 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 i chcę się uczyć od pana, bla bla bla. Znaczy, ja powiem, to jest tak, że moim zdaniem relatywnie takich osób jest relatywnie niewiele. Wiesz, jak tam patrzą, kiedyś tak Harvardzie robi badania, 3% młodych ludzi wie, co chce w życiu robić, 14 tak w miarę wie, ale sobie do końca nie zdaje sprawy, a pozostało 80 parę nie wie, co chce w życiu robić. Więc moim zdaniem te statystyki prawdopodobnie w Polsce są podobne. Tego nikt nie badał, ale myślę, że są podobne. Więc to, co pokazujesz tradycyjnie z dziennikarskiego punktu widzenia, jest bardzo seksy, bardzo fajnie. Natomiast, wiesz, relatywnie młodzież, rodzice mówią, ucz się dziecko, ucz.
Jest jeden jakoś tam naszkicowany model i na koniec oczywiście kończący się, jak mówicie, to po prostu bezrobocie. Więc co takie sobie można radzić? Przede wszystkim tak, no z jednej strony są różnego rodzaju wolontariaty, prawda? Różnego rodzaju wolontariaty, gdzie można się sprawdzić. Są kluby typu klub Toastmasters, przemawiania publicznego, czy klub Cashflow, gdzie można spotkać ludzi z biznesu, którzy się uczą, rozwijają. Mamy no i druga rzecz to jest użycie swoich kontaktów, nie? To jest tak, że relatywnie niewielu ludzi, moim zdaniem, mimo wszystko, tak po prostu znajduje pracę, rozsyłając swoje życiorysy, nie? To jest jakiś tam procent, ale relatywnie niewielki. To jest tak, że trzeba być w jakiejś sieci, nie? Na przykład wspieram takie stowarzyszenie Echo Pyzdr. Wiesz, gdzie są Pyzdry? Nie, nie mów, to gdzieś w górach jest, podejrzewam. Jest autostradą rozmierz do Poznania, koło Wrześni jest Słupca, koło Słupcy są Pyzdry. Ja tam byłem, kojarzę już. Ja tam byłem z 15 lat, to jedno z mniejszych miasteczek w Polsce. I byłem tam z 15 lat temu, jakoś tam mnie losy zawiodły, ktoś tam mnie zaprosił, pojechałem, miałem wykład dla jakichś nauczycieli o rodzinie, o dzieciach, o rozwoju i tak dalej. No i tam się zaprzyjaźniłem z takim małżeństwem, które prowadzi takie stowarzyszenie Echo Pyzdr. I oni tam sponsorują młode, zdolne osoby, które są z mniej zamożnych rodzin, nie stać ich na szkołę średnią czy na studia. I szukają sponsorów, którzy tam sponsorują te stypendia, żeby ten... Ja co roku już od tych 10 lat chyba biorę na praktyki co roku jedną, dwie osoby, które przyjeżdżają właśnie stamtąd do Warszawy i sobie no, ćwiczą swoje tele. Gdyby ktoś taki sam się do mnie zgłosił, nie wiem, co miałbym z tym zrobić. Jeśli ktoś zgłasza rekomendowane przez stowarzyszenie, z którym parę lat współpracuję, to wiem, co mam zrobić. W związku z czym to, czego część osób nie dostrzega, że warto być w różnego rodzaju stowarzyszeniach, klubach, organizacjach, bo to powoduje, że dużo łatwiej, moim zdaniem, jest gdzieś znaleźć pracę, praktykę. Jak człowiek nie jest z nikim związany, ja nie wiem, skąd ta osoba się wzięła, co ona może jakiś numer wyciąć, czy po prostu nie ma ochoty, no za dużo jest dla przedsiębiorcy niepewność. Jeśli jest to związane z jakąś organizacją, to dużo łatwiej. Fabrycza zawsze, jak mówię, jak zatrudniam ludzi, to patrzę, czy był ISEC, NZTS, że Studenckie Forum BCC, Forum Młodych Lewiatana. Z takimi ludźmi rozmawiam, bo wiem, że oni coś już zrobili, gdzieś się zrzeszyli, ktoś tam jakieś projekty robili, coś próbują, nie? A jeśli ktoś tak po prostu zupełnie w pojedynkę, to jest moim zdaniem, no dużo trudniej jest. Nie wiem, co jest sensowna droga, no. Czyli jednym słowem, iść, kształcić się, ale uczestniczyć w jakichś innych projektach zupełnie absolutnie za darmo, tak. Fundacjach, absolutnie wolontariatach, tak. Pla, pla, pla. I rzeczywiście to trzeba się oglądać wokół siebie, bo to jest tak, że oczywiście jedno z największych wyzwań, co ja niedawno odkryłem, że ludzie lubią pomagać innym ludziom, natomiast ludzie generalnie nie lubią korzystać z pomocy innych. To jest taki paradoks, jeden z tych paradoksów. Czyli ja chętnie, rozumiesz, pomogę tobie, czy tam komuś innemu, ale jak mnie przyjdzie kogoś poprosić o pomoc i chce skorzystać z czyjejś pomocy, no to z tym mam duży problem, ludzie mają emocjonalny. I teraz, jeśli jest młoda osoba, która no, gdzieś tam startuje, to pierwszą metodą, bardziej podstawową rzeczą jest trzeba pójść po rodzinie i poprosić, nie? Poprosić, słuchaj, potrzebuję na praktykę, potrzebuję to. I coś próbuję, ja pamiętam swoje czasy, gdzieś tam u jakiejś ciotki pracowałem, coś tam malowałem, grabiłem, Bóg wie co. I gdzieś tam jeszcze, nie? Bo gdzieś z jakąś tam społecznością jest związany, z jakimiś ludźmi, więc moim zdaniem trzeba chodzić i prosić, nie? Trzeba chodzić i prosić, się tego nie wstydzić i być z tego dumnym, że człowiek ma tyle oleju w głowie, że chodzi i prosi, nie? Od 2000 lat wiadomo, prościa będzie wam dane, a ludziom głupią, wstydzą się i tak dalej. No tak to już bywa. Dochodzimy już do połowy audycji, więc przypomnę, słuchajcie, kontestacji najwolniejszego radia w internecie. Dzisiaj rozmawiamy z Grzegorzem Turniakiem, specjalistą od kariery. Na stronie turniak.pl sobie poczytacie. Człowiekiem, który stworzył w Polsce taką organizację jak BNI Polska. Można też bnipolska.pl zajrzeć, poczytać. Rozmawiamy o karierach, o kontaktach, o networkingu. Możecie do nas oczywiście dzwonić 222-195-321, bądź jeżeli użyjecie Skype'a, to wklikacie kontestacja.com, a my wracamy do rozmowy, oczekując na wasze telefony. Zaczęliśmy już poruszać sprawę kontaktów. Tak. Czyli no, czy naprawdę posiadanie jakiejś takiej sieci, nie wiem, przyjaciół, no bo
No mi się kontakty kojarzą z marnowaniem trochę czasu na różnych przyjęciach, imprezach, z tym pogadasz minutę, z tym dwie minuty i to tak miliony wizytówek masz, które się potem gdzieś pałęsają w biurku i śmiecą i tak dalej, i tak dalej. Czy po prostu nie lepiej się skupić przy komputerze, siedzieć tak jak ja długo siedziałem i nic nie robiłem, tylko programowałem? Znaczy wiesz, no każdy z nas ma jakieś talenty. Każdy z nas ma jakąś tam koncepcję, wizję na siebie. Natomiast jak się spojrzy, tak jak powiedziałem, na to, w jaki sposób ludzie znajdują pracę, to tak. No właśnie, jak znajdują? 10-15% znajduje pracę przez ogłoszenia. 20% znajduje pracę rozsyłając swoje życiorysy na prawo i lewo. I pozostałe te 60, 65, 70% znajduje pracę przez kontakty. I jest taki paradoks właśnie poszukiwania pracy, że generalnie z tych 60% 80% znajduje pracę poprzez kontakty z ludźmi, z którymi ma słabe więzi. Czyli zaledwie 20% przez silne więzi, a 80% przez słabe. Dlatego, że też to bliskie grono znajomych nie do końca chętnie nam pomaga, bo trochę czuję pewne zobowiązanie i nie zawsze to jest takie trywialne. Potem wszyscy kręcimy się, można powiedzieć, w tym bliskim gronie znajomych po tych samych otwarciach, bośmy kończyli tę samą szkołę, te same studia. Inflatywnie to jest mniejsze pokrycie. Natomiast ludzie, którzyśmy gdzieś tam przypadkowo poznali na jakimś wykładzie, na jakiejś konferencji, na jakimś business mixerze, w jakimś stowarzyszeniu, to ludzie, do których jak wyślemy swój życiorys, no to może się okazać, że rzeczywiście coś tam się zadzieje. Jeżeli mamy tych dobrych znajomych 10, 15, 20, a takich jest ludzi, z którymi mamy słabe więzi 200, 300, 500, no to jak powiedziałem, tych 20 obraca się w blisko podobnych kręgach jak i my, te same jak poziom uczelnia, te same jakieś zainteresowania, a tych pozostałych 200, 300 to są ludzie, którzy, to prawda, tam prawdopodobieństwo jest mniejsze, ale ponieważ jest większa liczba ludzi, bo jest 200 osób, to nawet jeżeli powiem, jest to 5% skuteczność, no to mamy z 205% to jest 10 możliwości, a 5% z 20 to są tylko, jest jedna możliwość, więc tutaj rzeczywiście ta szeroka sieć kontaktów daje dużo więcej. To jest jedno uzupełnia drugie, nie? Więc z jednej strony to jest tak, że w tej cywilizacji takiej bardzo cyfrowej stosunkowo łatwo jest zawiązywać kontakty, szczególnie takie kontakty online. Natomiast tam też część całego swego nie pokazuje, no może tą swoją osobowość na różne sposoby tam nią manipulować. Na chwilę, kiedy no, praca polega już na zrobieniu konkretnej rzeczy w konkretnym terminie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, no wychodzą już te prawdziwe talenty, prawdziwe umiejętności, prawdziwe kompetencje i to jest nie tylko opowiadanie, ale rzeczywiście i też wykazywanie się. Stąd też no, ten kontakt offline'owy jest też niezbędny i tutaj też trzeba sobie umieć radzić, żeby takie pogaduszki, pogawędki, jak powiedziałeś, które dla niektórych są męczące, no inni wiedzą, że to może nas doprowadzić do potencjalnego nowego miejsca, gdzie możemy albo otworzyć firmę, albo znaleźć jakiś etat, czy jakieś zlecenie. Ale Grzegorzu, jedni mają po prostu, nie wiem, taki dar gadania non-stop, a jedni no, podpierają ściany non-stop, tacy małomówni, cisi, to co, do psychologa ich wysłać? Nie, słuchaj, to jest tak, że dla każdego się znajdzie miejsce. Aha. Ci, którzy są gaduły, tak jak ja, no to stoją, gadają. Ci, którzy są cisi, stoją, słuchają. Wystarczy zadać jedno, dwa inteligentne pytania i tu nie trzeba wiele gadać. Wystarczy tylko dać gadule pogadać. Tylko trzeba zadać jedno, dwa pytania, umieć parafrazować, umieć słuchać aktywnie i tyle. Nie? Także tutaj nie ma co na siłę się jakoś przerabiać z introwertyka na ekstrawertyka. Tylko trzeba być osobą, która no, świadomie wychodzi ze strefy komfortu, świadomie naraża się na pewien dyskomfort, bo wie, że jednak nasze bezpieczeństwo, nasze życiowe i nasza kariera zależy od sieci kontaktów. Im jest szersza, im jest silniejsza, tym bardziej amortyzuje nasze różnego rodzaju potknięcia w karierze. Mówiłeś o klubach Toastmasters, tak. Których się można właśnie, nie wiem, uczyć tak przełamywać jakoś tak, nie wiem... trochę śmiałości nabrać, chyba o to chodzi. Znaczy, wiesz co, no, głównym założeniem tych klubów przemawiania publicznego, mistrzów Toastu, prawda, Toastmasters, klubu, który istnieje stowarzyszenia, który istnieje od 80 lat, tam w 100 krajach na świecie tych klubów jest gdzieś tam tysięcy, chyba ponad 10. No, ty jesteś dużo zaangażowany w to stowarzyszenie. Tak, bardzo to wspieram, bo to uważam, że to jest cegiełka demokracji, dlatego, że ludzie po pierwsze uczą się
publicznie występować, publicznie przemawiać. Czyli jak w starożytnej Grecji się mówiło, no każdy mieszkaniec, obywatel miał obowiązek stanąć samemu w własnej obronie. No dzisiaj to już nie jest potrzebne, niemniej jednak umiejętność mówienia się przydaje w różnego rodzaju sytuacjach biznesowych i niebiznesowych. Druga rzecz to jest kwestia tego, że tam się uczymy, jak prowadzić stowarzyszenie, dlatego to jest bardzo dobrze skodyfikowane, świetne są manuale, podręczniki, jak takie stowarzyszenie prowadzić, więc można się nauczyć, jak prowadzić różne rodzaje stowarzyszenia, kluby. No i trzecia rzecz to są pewnie umiejętności przywódcze, że no wiadomo, rozwój biznesu zależy od umiejętności przywódczych i ci, którzy mają ochotę być liderami, mają ochotę być menadżerami, właścicielami firm, no jak sobie tam rok, dwa, trzy, pięć pochodzą, to są w stanie rzeczywiście wyćwiczyć, również przetestować swoją postawę, swoje umiejętności przywódcze. No umiejętności przywódcze to są, myślę, bardzo, bardzo ważne umiejętności. No tak, tak, dlatego że wiesz, dzisiaj jak powiedziałem, no coraz więcej jest, coraz istotniejsza jest praca projektowa, projektami zarządzają liderzy projektów, menadżerowie, liderzy projektów, kierunki projektów. Jest to umiejętność zintegrowania ludzi wokół celu, trzymanie harmonogramu, powodowanie, żeby tym ludziom nie siadła energia, żeby rzeczywiście chcieli ten projekt dokończyć. No wymaga liderów, więc tutaj myślę, że dobre 80% ludzi jest w stanie się no, podstaw przywództwa nauczyć. Wręcz nawet mam taki pomysł na książkę przywództwa, warto się uczyć, bo rzeczywiście warto, nie? To wymaga par lat czasu, jednym to zajmuje mniej czasu, bo mają taki zestaw talentów, czy takie doświadczenia, że mniej, a są tacy, tym to zajmuje więcej czasu, ale tak czy siak, no, życie zawodowe dzisiaj się wydłuża, kiedyś lat było 40, dzisiaj 45, dzisiaj będzie 60, 70, więc nie mamy wyboru, trzeba się uczyć przywództwa. Czyli co, mówisz, że takie umiejętności menadżerskie, zarządzania, to jest przyszłością też dla ludzi, że tego brakuje na rynku, to jest potrzebne? Znaczy, to jest tak, jest oczywiście pewna pułapka, mianowicie, bo chwilą, kiedy człowiek popracuje parę lat w różnego rodzaju organizacjach, dochodzi do 40, 45 roku życia, okazuje się, że już jest osobą tak zwaną overqualified, czyli osobą, która przekwalifikowana, ma za wysokie kwalifikacje i rzeczywiście jego wynagrodzenie, czyli wynagrodzenie jest dosyć duże. To chyba nie jest problem. No jest problem, bo wiesz, bo to się wiąże z wynagrodzeniem i teraz opłaca się zwolnić osobę, która zarabia, nie wiem, 20 tysięcy i wziąć młodego, którego podamy 8. On oczywiście nie ma takiego doświadczenia i gdzieś tam jego wydajność będzie trochę niższa, ale jeżeli będzie nawet niższa o połowę, no to i tak przy tej cenie, jaką się za niego płaci, to się po to dwóch zatrudnić, którzy pociągną. Ja ten stary mechanizm na całym świecie, że gdzieś tam koło 40-45 roku życia z korporacji ludziom się żegna menadżerom. No i wtedy trzeba założyć własną firmę, trzeba być konsultantem i sobie jakoś radzić, nie? Natomiast także te umiejętności przywódcze też trzeba mieć świadomość, że one się z jednej strony przydają, z drugiej strony też trzeba być osobą, która powiedziała, ma szerokie grono kontaktów, która ma zdywersyfikowane grono kontaktów, dlatego że ja miałem kilka takich przypadków jako konsultant kariery, nie? Że ktoś miał dwa języki, fantastyczne życiorys, świetna firma, no ale że ja wchodzę na Golden Line, a patrzę, taka osoba nie ma profilu zaktualizowanego, czy w ogóle nie ma profilu napisane, że szuka pracy, czy szuka nowych projektów, to jak może do niej ktokolwiek trafić? Więc to jest coś, co moim zdaniem ileś osób, które, jak powiedziałem, wypada z korporacji, będąc liderami, czy profesjonalistami, specjalistami, nie ma tej świadomości, że trzeba być widocznym. Trzeba być widocznym, żeby ci, którzy chcą osoby o danych kompetencjach znaleźć, żeby nas mogli namierzyć i znaleźć. Czyli co, te wszystkie portale społecznościowe, Facebook i Golden Line, trzeba tam pilnować sobie wszystko, bo ja nie mam tam konta akurat, więc tak trochę... Mnie byś nie zatrudnił. Znaczy, ciebie widać gdzie indziej, bo wiesz, masz swoją stronę, masz ileś inicjatyw i ty tam nie potrzebujesz, bo ty masz swój pomysł na życie, wiesz czego chcesz. Natomiast większość ludzi, która jednak chce pracować u kogoś na etacie, czy chce być samozatrudniona, no trzeba cię widzieć, nie? I tutaj moim zdaniem te narzędzia typu Golden Line czy Facebook pozwalają zobaczyć, kim jest osoba, jakie skończyła, jakie ma wykształcenie, gdzie pracowała, jakie to ma kompetencje, jak się odzywa w różnych sytuacjach i jakie ma grono przyjaciół, czy mniejsze, czy większe. Więc to jest coś, co moim zdaniem dla 3/4 profesjonalistów pracujących w firmach, no jest to absolutnie rzecz niezbędna, dla 90%. Natomiast dla osób takich jak ty, bardzo przedsiębiorczych, które wiedzą tego, chcą, rozwinęły swój biznes, no nie jest to konieczne. No tam pewnie ja ostatnio już tam mniej buszuję po Golden Line'ach, też i po Facebookach trochę.
jest tam do mnie podany telefon, mój adres mailowy, ktoś chce ze mną się skontaktować, to mailuje, czy dzwoni i tyle, nie? Natomiast tam się mnie udzielam, bo już po prostu mam za mało czasu, bo wolę tam robić to akurat, co sobie gdzieś tam zaplanowałem i tamte rzeczy teraz wydam na raz na miesiąc, na 15-20 minut, żeby tylko zaktualizować pewne rzeczy, czy dzwonię, moja asystentka aktualizuje, akceptuje jakieś tam zaproszenia, czy je odrzuca, więc ja już trochę teraz idę w taki sposób z tego korzystać. No, kiedyś trzeba. To kolejne pytanie, takie może trochę lekko retoryczne. Powiedz mi, tak? Biznes czy korporacja? Co jest ciekawsze? Znaczy, wiesz co, to jest dla mnie kwestia związana z pewnego rodzaju, jak powiedziałem, systemem wartości. Każdy z nas ma inny system wartości i nawet był taki test profesora Shena pod tym Career Anchor w kotwicy kariery, który pokazuje, czy właśnie bardziej jesteśmy ludźmi do korporacji, czy bardziej na samozatrudnienie. Generalnie, jeżeli spojrzymy, jest tam w słynnej książce Bogaty Ojciec, Biedny Ojciec Kiyosakiego, Roberta Kiyosaki, taki kwadrant przepływu pieniędzy i pokazane taki właśnie czteropolowa możliwości kariery, może być na etacie, może być samozatrudniony, może być właścicielem biznesu, może być inwestorem. Większość ludzi wpada w tę część po tym na etacie. Po paru latach marzy się pójść, żeby być samemu swoim szefem i się czy samozatrudnionym. A część chce prowadzić własne firmy, tak jak ty, czy paru innych ludzi. Oni po prostu nie chcą pracować na etacie, więc mówię, ci, którzy cenią sobie wolność, niezależność, ci, dla których rzeczywiście są kreatywni i nie lubią, żeby ktoś tam nimi rządził, zakładają swoje firmy, aczkolwiek tam też ta wolność jest bardzo pozorna, bo jednak tak czy siak rządzi klient, na koniec dnia trzeba się dostosować do klienta, do jego potrzeb, do jego różnego rodzaju oczekiwań, więc nie ma się bezpośredniego szefa nad sobą, ale czyli i tak pozostaje klient, do którego się trzeba. Żeby być najwolniejszym człowiekiem na świecie, to trzeba być tylko klientem, tak? Tak jest, to klient może sobie grymasić, narzekać, marudzić, wybierać, przebierać i tyle. Także moim zdaniem nie ma takiej łatwej odpowiedzi, czy korporacja, czy ten. Ja obserwuję od pewnego czasu, że na przykład, nie, część młodzieży, która idzie sobie do takich, jak powiedziałem, organizacji typu jakiś ISEC czy AZS, chce pracować w korporacjach i te organizacje przygotowują potencjalnych właśnie świetnych korporacyjnych oficerów. A część idzie do typu studenckie forum BCC czy forum Młodych Lewiatana, którzy oni już świadomie wiedzą, że chcą zakładać swoje własne firmy, więc to rozgraniczenie już na studiach, część osób prawda, orientuje się w tą czy w tą stronę. No, chociaż znam też wielu ludzi, którzy po ISEC-u chwilę popracowali w korporacji, porzucili to i teraz mają swoje świetnie prostocy firmy. Tak czy siak, warto być aktywnym, warto należeć do różnych organizacji, warto albo uprawiać sport, albo należeć do organizacji. Jeśli ktoś nie uprawia sportu, nie należy do żadnej organizacji, to moje zdaniem szansa na taką karierę, czy jako przedsiębiorca, czy w różnego rodzaju firmach, ktoś, kto jest etatowym pracownikiem, czy współpracownikiem, no szansa sobie zaniża, nie? Dlatego, że ci, którzy szukają naprawdę aktywnej młodzieży, ja przynajmniej patrzę na to, jak powiedziałem, czy uprawiał sport i czy ewentualnie działał w jakiejś organizacji. Jeśli nie uprawiał sportu, nie działał w organizacji, tylko tak dla mnie to przebibrzał trochę życie. Nie? No bo to w CV to tak, wygląda przeważnie tak, zainteresowania. Książki, sport, komputer, no tak, filmy, telewizja, muzyka. No tak, filmy, tam takie rzeczy, ble, 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 ble. Liczą się projekty, liczą się konkretne akcje, liczą się konkretne zrealizowane projekty, nie? Tak jak ty robisz właśnie, myślisz jak milionerzy czy parę innych projektów, to są konkretne projekty i te projekty oczywiście, jak się patrzy z punktu widzenia profesjonalisty, to one są niedoskonałe, to one są trochę koślawe i tak dalej, i tak dalej. Natomiast widać, że młodzieży się chce. Ja mówię, wiele różnych inicjatyw miałem z młodzieżą, z różnymi organizacjami i cały czas, jak mogę, wspieram. Moi współpracownicy, tam Artur Sujka czy Agata Jakiel, cały czas, jak tylko mogą, to na różne sposoby wspieram te organizacje, jako trenerzy, jako konsultanci, jako mówcy. Bo uważam, że warto młodzieży pokazać, że biznes, no, chcę im dać szansę, chcę im dać możliwości do przetestowania swoich wizji, swoich koncepcji, swoich marzeń, swoich talentów. Okej, to kolejne pytanie będzie takie trochę wymagające myślenia, bo jesteś po dużych doświadczeniach z korporacjami, już od dłuższego czasu swój własny biznes prowadzisz, który się urósł bardzo, bardzo znacznie, bo to chyba prawie 1000 ludzi jest zrzeszonych w BNI, tak? Nie, tam do 500 niedługo dojdziemy, także nie jest aż 1000. Ja ale 1000 tak, gdzieś przewinęło, bo tam... Przewinęło się, dlatego że u nas, jak w każdej organizacji, jest swego rodzaju rotacja, bardzo taka naturalna rotacja, bo ludzie przychodzą, chcą się czegoś nauczyć, odchodzą, jasne, uczą się, odchodzą, także tak, około 1000. Więc słuchaj, pytanie brzmi, jestem młodym człowiekiem, tak, i sobie
myślę, może korporacja i mam jakieś wyobrażenie o korporacji. Co? Ale jak zaczynamy pracować w tej korporacji, to nagle zauważamy, że chwila, to jest inaczej, jak sobie wyobrażałem. Tak samo jest z biznesem. Chcę być przedsiębiorcą, bo będę tam dużo kasy zarabiał, mało pracował, tu hola hola, jest trochę inaczej. I właśnie powiedz, Grzegorzu, co to jest to inaczej? Czym się różni realny biznes czy realna korporacja od tych wyobrażeń młodych ludzi? No nie jestem w ich głowach, więc tutaj ci nie powiem, czym się różni. Natomiast, no to co tobie tak, nie wiem, takie negatywne trochę rzeczy może o biznesie, o pracy etatowej powiedz? Słuchaj, naprawdę jest taka, nie, że no tak żartobliwie zupełnie mówiąc, w latach 60., kiedy byłem małym dzieciakiem, buty się zelowało u szewca, czyli nie tak, że się kupuje buty i myśli, no tego jak się tam zdarły zelówki, szło się do szewca, te buty, tamte zelówki przyklejał, czy właśnie... My nawet nie wiemy, co to jest zelówka. Brał takie zapałki, robił tam dziureczki w tej skórze i tak zwane takimi drewnianymi szpilkami te buty łatał. No i było takie powiedzenie, że no, ucz się młody, ucz, bo inaczej będzie drewniane szpilki już szewca prostował. I prawda jest taka, że rzeczywiście gdziekolwiek człowiek chce dojść, no to trzeba ileś mieć praktyki. Jest taka słynna koncepcja Markuma Gladwella, że no, żeby być w jakiejś dziedzinie osiągnąć poziom eksperta, trzeba przypadkować 10 tysięcy godzin. Tak jest. Taki Kubica zaczął odpowiednio wcześniej i jest dzisiaj rzeczywiście gwiazdą. I jest iluś ludzi, Beatlesi zaczęli wcześniej, ileś tam ludzi. Zaczęli odpowiednio wcześniej i te niewielkie, a kilka lat różnicy, czy kilka czy tam miesięcy różnicy po dosyć szybko narastają. Więc pierwsza rzecz jest taka, że w organizacjach, w korporacjach na samym początku robi się totalnie głupią robotę. I to jest coś, ja pamiętam jak ja poszedłem pracować na taśmę produkcyjną jeszcze na studiach. Była takie praktyki mieliśmy, jak mnie posadzili, słuchaj, na taśmie produkcyjnej. Ciebie? Ja wkładałem oporniki w płytki, układy scalone. To ja się po trzech dniach poryczałem i po prostu mnie majster zdjął z tego stanowiska. Po prostu nie wytrzymałem tak durnej roboty. Wiesz, człowiek jest młody, mu się wydaje, że jest genialny. Umysł ma, wiesz, przetrenowany. ADHD. I nagle idziesz i trzeba wkładać głupie oporniki w płytki, w dziurki, zmyślić układy scalone. No robota taką, co automat dzisiaj robi w większości sytuacji. Ale w dalszym ciągu, jak młodzi idą do pracy, no to przez pierwszy okres czasu trzeba robić głupią robotę totalnie, nie? Tylko i to ludzi, jak powiedziałem, młodych dla mnie zniechęca. Im się wydaje, oni chcieli do razu skoczyć na wyższy poziom, a nie ma, no swoje trzeba odbębnić, nie? Rok, dwa, trzy. Nabrać pokory, przyglądać się w tych pracach, które robię, co mogę zrobić lepiej, jak mogę zagrać na szefa, jak mogę pomóc w zespole, jakie mam pomysły, jaką inicjatywę i tak dalej, i tak dalej. Ale się mówi się, że jak się w korporacjach ma jakieś swoje pomysły, to się tylko przeszkadza swojemu szefowi, bo a nuż się wykażesz i będzie wtedy problem, zwolnią ja szefa, a ciebie zatrudnią. Problem z młodymi jest taki. Ja mam takie z moich wykładów, jak być gwiazdą firmy, jak być takim high performancem firmy. Pomysły trzeba wiedzieć, jak je zgłaszać i jak je zgłaszać. Pomysły, które jak zgłaszasz do szefa, powinieneś najpierw sobie napisać na papierze i one powinny przejść przez takie kryteria. Zwiększą sprzedaż, zmniejszą koszty, przyspieszą, podniosą jakość. Jeśli pomysł przez te kryteria nie został przesiany, to nie ma to iść do szefa. W jaki sposób zgłaszać pomysł? Pierwsza rzecz, jak powiedziałem, napisać ten pomysł na papierze, pisać go. Próba papieru jest najpotężniejszą próbą. Wiesz, w głowie jak ktoś ma genialny pomysł, to jest genialny pomysł. Jak go napiszesz na papierze, nagle się okazuje, że ups, jest parę luk, których żeśmy nie przewidzieli, mając ten pomysł w naszej głowie. I kolejna rzecz, jak zgłaszać ten pomysł, to powiedziałem na papierze. Po drugie, trzeba iść do szefa, powiedzieć szefie, szef, który jest osobą kompetentną, parę lat w tej branży pracuje, czy możesz zerknąć na mój pomysł, co on jest warty. Część młodzieży się wydaje, że pomysł jest genialny. No pamiętaj, co powiedział Tad Witkowicz. Jeżeli do niego przychodzą młodzi ludzie i nie chcą mu pokazać swojego pomysłu i chcą, żeby Tad Witkowicz, jeden z najbogatszych Polaków i największych business angel, który wprowadził swoją firmę na giełdę w Nowym Jorku, on ma podpisywać, że on nie ujawni pomysłu. No słuchaj, oglądaliśmy ostatnio Dragon's Den. Z jednej strony Bartosz Głodowski, ten Bill Finger, te podwójne paluszki dostał 400 tysięcy i tam gdzieś potem tu działu, a z drugiej strony przed chłopak z Poznania,
wymyślił jakąś odjazdową internetową rzecz, której nikt nie rozumiał i go po prostu pogonili, nie? Bo nikt, ja widziałem obydwu 4 lata temu, jak otwierałem wina i w Poznaniu i rzeczywiście ten z tymi podwójnymi policzkami, genialny pomysł, sympatyczny facet, naprawdę ciężko pracujący, a ci drudzy wymyślone koncepcje w mózgu, które nie trzymają się rynku, no i tyle, no i może odkryli, wiesz, kolejnego Facebooka czy MySpace'a, no ale nawet na tym Dragon's Den, na tej jaskini smoka też mu pogonili. Więc dla mnie trzeba wiedzieć, że rzeczywiście młodzi ludzie są kreatywni, tacy siacowacy, tylko nie uwzględniają innej rzeczy, że każda, i to jest też, no, za moich czasów to młodzież szła na 2 lata do wojska, uczyła się, że trzeba po prostu najpierw umieć maszerować i umieć robić polecenia, jak to się dostaje, jak się nauczy człowiek odpowiednią lekcję pokory, weźmie, wykonuje polecenia, jakie dostaje, no to wtedy można rzeczywiście dostać jakieś bardziej odpowiedzialne zadania. Młodzież się zawsze przeciwko temu buntowała i dobrze, natomiast pewną minimalną dawkę trzeba w życiu wziąć pokory, pewną minimalną dawkę tego, żeby nauczyć się wykonywać polecenia. Bo jak się nie nauczy wykonywać poleceń, no to trudno, żeby się inny wydawał polecenia, jak sam nie umiesz ich przyjąć. I tyle, nie? Nie pozostaje nic, jak zaprosić was na YouTube'a do obejrzenia Kawalerii Powietrznej. Tak, nie znam tego. Taki serial dokumentalny już z 15 lat miał o polskich żołnierzach ćwiczonych pod Piotrkowem Trybunalskim bodajże. Aha. Jak jeszcze była służba wojskowa, nie? Obligatoryjna. Nie wiem, to oczywiście tam trafia, tam był kawał swojej głupoty. Niemniej jednak trzeba, pracując w dowolnej organizacji, trzeba nauczyć się słuchać, czego oczekuje od danej osoby szef, wykonać to. Trzeba być osobą, która, no, oczywiście, jak powiedziałem, fajnie ma swoje pomysły, natomiast firma ma swój rytm, firma ma przynosić pieniądze i właściciel ma genialny pomysł, genialnymi pomysłami, ale są konkretne, wiesz, procesy, są konkretne procedury, które oczywiście się raz na jakiś czas zmienia i tak dalej. Niemniej jednak w większości wypadków trzeba nauczyć się działać w tych procedurach, działać w tych procesach, działać w tych strukturach. Oczywiście też mam świadomość, że do nieskończoności nie będę w tym pracował, że wyskoczę gdzieś dalej, że się nauczę nowych rzeczy, ale dopiero wtedy, kiedy będę potrafił zaakceptować te struktury, procedury, hierarchię, to dopiero wtedy będę mógł, czy będę mogła zacząć samemu być tym, który zarządza zespołami, zarządza projektami, zarządza procesami. I tyle. I to jest moim zdaniem, wielu młodych ludzi nie potrafi tego zaakceptować, nie? Ja wiem, też pamiętam, nie miałem to łatwo. W gorącej wodzie kompanii młodzi. Tak jest. I dobrze, wiesz, dobrze, bo wiesz, kontestują różne rzeczy, podważają różne rzeczy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast, no wiesz, parę razy w łeb dostaną i jedni się załamią, schowają i do końca życia się z podkolonym ogonem, a drudzy, którzy, wiesz, stosują koncepcję, że człowiek tak naprawdę może nauczyć się wszystkiego i nie mamy takich stałych cech, że mamy, wiesz, stałe cechy, które powodują, że człowiek jak to albo w jakimś obszarze jest genialny, albo zupełnie jest dno i ludzie, którzy uważają, że no pozjadali wszystkie rozumy, czy są w jakichś obszarach genialni, to już nie muszą się uczyć, nie muszą się rozwijać. Nie. Ja wiem, że każdy z nas ma swoje talenty, ale oprócz tego może rozwijać obszary, w których jest słabszy, może nauczyć się je minimalizować. I generalnie podstawą jest cywilizacji wiedzy dla mnie umiejętność ponoszenia porażek. Czyli to jest ważna umiejętność, może tak jest, jak wyjść też z tej porażki, no bo to... No dobrze, bo już zbliżamy się do końca audycji. Tak jest. Jeszcze mam tylko dwie sprawy chciałem poruszyć. Tak. No może powiedzmy o tym BNI-u, tak. Gdzie to jest i zaprośmy naszych słuchaczy może na takie śniadanie BNI-owe, a ty, Grzegorzu, powiedz procedurkę tego. Słuchaj, no to tak, jest to przedsięwzięcie, gdzie przez w ciągu 1,5 godziny w bardzo dobrej strukturze jest 20-punktowa agenda, gdzie można, jak powiedziałem, zaprezentować siebie, usłyszeć, jak się prezentują inni, powiedzieć, czego się szuka i tak dalej. Natomiast żeby zostać częścią takiej społeczności, jak powiedziałem, trzeba przyjść raz, dwa razy, zobaczyć, czy mi się to podoba, czy tam się może przydać, no wypełnić aplikację, jeżeli wpłacić wpisowej składkę, jeżeli człowiek zostanie zaakceptowany przez komitet członkowski takiego zespołu, no to wtedy się regularnie chodzi, korzysta czyli się z tej wiedzy. Wchodzicie na bnipolska.pl, szukacie swojej grupy. W którym się odbywają spotkania, grupę. Dzwonicie tam do lidera danej grupy, czy mailujecie, że chcecie przyjść. I o 7 trzeba potwierdza, wstać. Przychodzicie, macie ze sobą 20, 30, 40 wizytówek i po prostu przyglądacie się, jak to działa. Jak wam się podoba, no to wtedy przychodzicie drugi raz, angażujecie się. Jak wam się nie podoba, no to mieliście fajne doświadczenie. Tak, i kilkadziesiąt poznanych przedsiębiorców. A powiedz mi, dlaczego wy to robicie o 7 rano?
No powód jest bardzo prosty. W Ameryce rano są ogromne korki. Wieczorem dzieje się wiele różnych imprez i one są konkurencyjne. Natomiast rano, zamiast stać w korku 2 godziny, lepiej wyjechać z domu te 40 minut wcześniej, pół godziny wcześniej. Jedni są w korkach, my już sprzedajemy, my już się uczymy, my się rozwijamy. Więc mówimy, jedni śpią, albo są w korkach, my już sprzedajemy, więc dokładamy te półtorej godziny. Różne sobie tutaj dopowiadywałem tłumaczenia, tak, że to trzeba być wiesz, właśnie takim, żeby długo pracować, żeby nauczyć się wcześniej wstawać, żeby ten, a takie coś prostego, że bardzo korki. To się tak, że korki, wiesz, korki to co powiedziałem, że rzeczywiście no jest to na pewno wydłużenie tego dnia pracy, wiesz, potem tak w ciągu dnia jest pewien problem, wiesz, klient zadzwoni, tu się zmieni, tu szef powiedział, to tamto, siamto, wamto. Wieczorami są różne biznes miksery, gale, urodziny, wiesz, after hours, niektóre profesje, ubezpieczenia, ten, nieruchomości, pracują popołudniami, kiedy ludzie skończą pracę, wtedy się można umawiać, więc natomiast rano to był okazał się jedyny termin, kiedy właściwie no, poza budowlaną branżą, gdzie rzeczywiście nikt nie umawia się jeszcze na spotkania tak normalnie, regularnie. Okej, no to zapraszamy wszystkich na śniadania bienajowe. Dziękujemy Ci, Grzegorzu, za to, że tą godzinkę z nami porozmawiałeś. Mam nadzieję, że nie zamęczyliśmy Cię tak bardzo. Nie, bardzo lubię, także męczcie mnie dalej w taki sposób. Okej, mam nadzieję, że nas jeszcze kiedyś odwiedzisz. No to co, trzymaj się. Dziękuję bardzo. Na razie. Na razie, hej, cześć. Hej, hej. A ja mam, już się z Grzegorzem rozłączam, a ja mam jeszcze jedną taką bardzo ważną sprawę. Mianowicie, niedawno gościliśmy taką koleżankę naszą jak Karolinę Mrowiec. Opowiadaliśmy o malowaniu wnętrz, znaczy malowaniu takich obrazów na ścianach fajnych, gołe babki, bajki dla dzieci, takie różne rzeczy. I słuchajcie, moi drodzy, jest akcja taka, że Karolina bierze udział w konkursie na super przedsiębiorczynię Święto Kobiet Biznesu, tak to się nazywa, organizowane przez bankier.pl. Więc sprawa jest taka, wchodzicie na bankier, szukacie Święto Kobiet Biznesu i tam jest głosowanko, szukacie formularza, klikacie Karolinka Mrowiec, podajecie tam swojego maila i głosujecie i Karolinka ma wygrać, bo jak wygra, to o kontestacji też, myślę, wspomni w różnych wywiadach i tak dalej, bo to takie dosyć prestiżowe jest taki konkurs, więc moja prośba do Was, Święto Kobiet Biznesu, bankier.pl i jeżeli macie ochotę wesprzeć kontestację, wesprzeć naszych tutaj gości, to zagłosujcie. Nie będę apelował dzisiaj o datki na kontestację. Dzisiaj zagłosujcie. To nic nie kosztuje, więc myślę, że nie będzie Wam też to przeszkadzać i licznie się w to zaangażujecie. Dobrze, dziękuję Wam dzisiaj za spotkanie i wypuszczam Alberta. Chodzimy!